kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym. Jest to haul z ostatnich 2 miesięcy i nazbierało mi się całkiem sporo rzeczy. Sporo jak na mnie, ponieważ ja jestem osobą, która raczej stara się nie kupować zbyt dużo ubrań. Jeżeli chodzi o szafę, to wyznaję zasadę minimalizmu i wolę na przykład mieć jedną rzecz, która mi dobrze służy i po prostu jak ona się zniszczy bądź zużyje, to po prostu wtedy wymieniam ją na nową. I tak też akurat się złożyło w tym roku, że sporo rzeczy na sezon zimowy mi się po prostu już zniszczyło i musiałam trochę odświeżyć swoją garderobę, dlatego też jest tego ile jest. W każdym razie, nie przedłużając już, przechodzimy do filmu. Pierwszą rzeczą jest sweter, zwykły szary sweterek z Reserved. Ja mam w rozmiarze S i on kosztował 79 zł. Ma on taki delikatny półgolf. Rękawki są takie rozszerzane i mają tutaj możliwość związania. Jak się to zawiąże na kokardki, to bardzo ładnie wygląda. Miałam już ten sweterek w lookbooku, więc mogliście go widzieć. Kolor ma bardzo ładny, jest taki troszeczkę dłuższy z tyłu i krótszy z przodu. Bardzo przyjemny, myślę, że będzie ładnie i tak elegancko wyglądał na zimę. Kolejną rzeczą jest zwykła biała bluza. Jest to bluza z kapturem przez głowę i ona ma tutaj taką dużą kieszonkę z przodu. To jest bluza kupiona w H&M-ie na dziale męskim. Z tego co wiem, to były również na dziale damskim takie dostępne, ale ja swoją kupiłam dużo wcześniej. No ale też chciałam, żeby była taka bardziej oversize i wzięłam w rozmiarze S. I ona kosztowała 79 zł, więc uważam, że no jak na bluzę, no to myślę, że taka w porządku cena. W szczególności, że właśnie zależało mi na takiej zwykłej, prostej, klasycznej białej bluzie. Teraz może przejdziemy do Zary. Z Zary mam dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest taki biały top. Jest to zwykły, najprostszy, klasyczny top. On kosztował 29 zł i również wzięłam sobie go w rozmiarze S. I wzięłam go głównie z myślą o wszystkich sweterkach na zimę, ponieważ ja nie lubię nosić nic grubszego pod sweter. Dlatego właśnie wzięłam sobie taki top, ponieważ część z moich swetrów jest dosyć rozkloszowana na dole. No i nie nadaje się za bardzo na takie mrozy, ponieważ po prostu wszystko podwiewa i jest nam później zimno. Dlatego stwierdziłam, że właśnie pod spód taki opięty top będzie idealnym rozwiązaniem. No, no i cóż więcej, no zwykły biały top. Drugą rzeczą z Zary są jeansy. Są to zwykłe spodnie rurki w bardzo ładnym niebieskim kolorze, proste i klasyczne, gładkie, bez żadnych przetarć. Ja właśnie szukałam takich spodni od dłuższego czasu, ponieważ mam dwie pary jeansów, ale obie mają dziury na kolanach i właśnie szukałam czegoś, co się będzie nadawało na zimę, żeby nie przewiewało, żeby było troszeczkę cieplejsze. I w sumie ja też jestem osobą, która ma dosyć sporo problemów, jeżeli chodzi o zakup spodni, ponieważ i część po prostu na mnie nie pasuje, źle leży, ale mam również takie swoje małe obsesje, na przykład nie lubię jak nogawki są za długie, muszą być idealne, takie do kostek, także ciężko mi czasami znaleźć spodnie. Zazwyczaj za spodnie w Zarze płacę 139 zł, ale za to zapłaciłam 79, dlatego myślę, że cena jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o Zarę. Kolejną rzeczą i chyba moją ulubioną w tym haulu jest kurtka. Jest to kurtka z Reserved. Taka zwykła jeansowa z taką owieczką tutaj w środku. I to jest kurtka, która kosztowała dosyć sporo i miałam spory dylemat przy jej zakupie. Ja już w niej chodziłam, dlatego ona też nie ma metki, ale z tego co pamiętam, ona kosztowała ponad 200 zł. I właśnie tak zastanawiałam się nad nią dosyć długo. W szczególności, że teraz w sklepach, tak naprawdę w co drugim sklepie możemy znaleźć bardzo podobną. Zdawałam się na nią głównie ze względu na te ocieplenia, ponieważ na przykład widziałam w Stradivariusie praktycznie identyczną, tylko że jakby ta podszewka, ten baranek, była tylko taką kamizelką tutaj wpiętą do środka, a rękawy były zupełnie nieocieplone, więc tak naprawdę zwykła kurtka jeansowa, tylko po prostu z takim dodatkiem jakby tej podszewki. Kolejną rzeczą jest szary płaszcz zimowy. Mój poprzedni płaszcz jest już w opłakanym stanie i naprawdę nadaje się tylko i wyłącznie na śmietnik. Dlatego zdecydowałam się kupić sobie nowy, klasyczny taki szary płaszczyk.
On jest z mojito, kosztował 269 zł, no czyli w zasadzie cena taka jak za płaszcz normalna, ponieważ płaszcze głównie kosztują między tak 250 a 300 zł. Tutaj ma dwie takie kieszonki z przodu, to jest taka dyplomatka na dwa guziki z kołnierzykiem. Jest bardzo ładny, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje i w szczególności podoba mi się odcień tego szarego, ponieważ jest taki delikatny i jasny. I właśnie o taki mi chodziło. Czapkę zamówiłam na stronie Hazel, nie wiem. Jest to taka bini włosusiowo-brzoskwiniowa. Ona kosztowała 75 zł, czyli dosyć sporo. Ale jest wykonana z takiego naprawdę fajnego, grubego materiału, który wydaje mi się, że nie będzie się ani peelingował, ani nie będzie przemakał. Także zapowiada się naprawdę całkiem spoko. No i jest też bardzo ładna. Wydaje mi się, że taki kolor, w szczególności do tego szarego płaszcza, fajnie będzie to na pewno wyglądało. Kupiłam sobie taki szalik w Pull&Bear. Zapłaciłam za niego 49 zł, więc myślę, że całkiem spoko. I jest troszeczkę mniejszy niż takie standardowe szaliki, ponieważ mierzyłam praktycznie identyczny w H&M-ie, ale znacznie dłuższy. I mnie zawsze właśnie drażni, jak tutaj jest za dużo wokół szyi, bo ja się czuję, jakby mnie to dusiło. Dlatego właśnie szukałam czegoś takiego albo cieńszego, albo mniejszego. No i właśnie trafiłam na ten. On jest no naprawdę dosyć krótki. Taki, że w sumie raz go wiążecie wokół szyi i w sumie to tyle. Ale właśnie o coś takiego mi chodziło. Jeżeli chodzi o ubrania, to to już by było wszystko. Brakuje mi jeszcze tylko butów na zimę, ale na ten moment nie znalazłam żadnych, które by mi odpowiadały, a nie chciałam też czekać z nagrywaniem tego filmu, ponieważ te rzeczy w większości jeszcze są w sklepach, więc jeżeli coś by Wam się spodobało, to jeszcze jesteście w stanie to kupić. Dlatego też stwierdziłam, że po prostu jak sobie kupię jakieś buty, to wtedy pokażę Wam je czy we vlogu, czy w jakimś innym filmie. Zostało mi do pokazania jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest łańcuszek, a w zasadzie dwa łańcuszki. I to są takie medaliki po prostu na złotym łańcuszku. Bardzo ładne, bardzo delikatne. I właśnie od dłuższego czasu czegoś takiego szukałam. Kupiłam je w Sinsay'u za 15 zł, co myślę, że jest całkiem spoko dealem. Nie dość, że są właśnie dwa, to w sumie cena 15 zł to nie jest jakoś dużo, jak są takie łańcuszki. I naprawdę bardzo ładnie się prezentują, są takie delikatne. Ja w sumie noszę pojedynczo póki co, ale można sobie też nosić je razem. Ostatnią rzeczą, która w zasadzie nie jest ani ubraniowa, ani z akcesoriów, jest po prostu wosk. Kupiłam go przy ostatnich zakupach. Jest to wosk z Yankee Candle White Tea i kupiłam go w Bonarce, ponieważ właśnie jak byłam teraz w weekend, okazało się, że otworzyli nowy sklep Yankee Candle i są po prostu, jest taki wybór, są wszystkie świece we wszystkich możliwych rozmiarach, dostępne tak samo są wszystkie woski i myślę, że naprawdę spoko, jeżeli ktoś chce sobie przewąchać i zdecydować się na jakiś jeden konkretny, to myślę, że to jest właśnie fajna okazja, żeby się wybrać do tego sklepu. To już by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!